No i tak sobie postanowiłem, że w każdym mieście chociaż zapytam. W ogóle mamy ludzi spoza Olsztyna. Ktoś jest? Ręka w górę. Tutaj? Skąd? Toronto. Toronto? Toronto. Czyli z Torunia ty jesteś. Ja pierdolę, jeżdżą za mną, kurwa. Człowiek zbyt gorszy, to wysyłają jednego typa z Torunia, żeby śledził. Ale z Zatorza, bo nie zatarowałem się. Z Zatorza? To... Olsztyn jest Zatorza, ale w Toruniu... No. No. O kurwa! W Olsztynie jest Zatorza, a w Toruniu... No. Powiem ci, ty to... Gry miejskie robisz, co? Takie kurwa geologiczne, takie w odkrywanie przestrzeni. Mam inspiracji w sumie. W Toruniu, żeby znaleźć skarb, musicie iść... No. Tam. Tam trzeba. Okej, okay. Ale mieszkasz w Olsztynie? Już? No nie, w Toruniu. Aha, to co tu robisz, ziomek? Bo jestem za torza. Kurwa, ja nie rozumiem! To nic nie robi! Ja totalnie nie rozumiem mnogości znaczeń, jakie ze sobą niesie Zatorze. Ja wiem, że dla was to może być oczywiste, nie? Że on powie, jestem z Zatorza i wszyscy, a, z psychiatryka spierdolił. Ale dla mnie nie niesie to znaczeń. Co znaczy, że jesteś z Zatorza? Jest z Zatorami. Proste. Aha. W większości miast jest dzielnia z Zatorami. Tak? Jesteś z Zatorza, to jesteś z Zatorza. Dziękuję bardzo. I nazywa się? Wilda, tak? A nie, Zatorze. To nie jest jasne. To nie jest jasne. Dobra, okej, okay. Czyli co robisz w Olsztynie? Jesteś z Zatorza. Stąd pochodzę. Stąd pochodzisz? Mieszkam w Toruniu od niedawna. Aha, i przyjechałeś sobie po prostu z powrotem, o kogoś odwiedzasz? Pomóż mi, kurwa. Na wasz występ. Na mój występ specjalnie przyjechałeś. Jebnięty? Czy z Zatorzem? A, czyli o to chodzi z Zatorzem! No to ja już wszystko rozumiem! Najlepsze jest to, że ja raz w miesiącu w Toruniu występuję! Ale dobrze, bardzo mi miło w takim razie. Ktoś jeszcze spoza Olsztyna? Ona. O! A ty skąd jesteś? Ty jesteś z Olsztyna, tak? Znaczy nie, poczekaj, ty jesteś spoza Olsztyna, tak? A tutaj ziomeczek, który powiedział ona, ty jesteś z Olsztyna. Nie. Czyli konfident i chujowy do tego. Okej. Okay. Podpierdolę innego, żeby samemu nie odpowiadać. Ty, ciebie w podstawce to musieli uwielbiać, co? Czy ktoś zna odpowiedź na zadanie domowe? I ty, o. Cześć, ty jesteś z Sprzasnysza? Tak? Dobrze usłyszałem? Inny temat, tylko chciałam powiedzieć, że adekwatny szpital na Zatorze. Czekaj, moment, ole ci się łysy upiekło w chuj. Teraz idziemy tam. Co? Adekwatny szpital. To ja idę po piwo. Ja nie wiem, czy właśnie to jest dobry pomysł. To jest szpital psychiatryczny. Gdzie? W Przasnyszu czy na Zatorzu? Bo ja naprawdę powiem wam... Ja tak się jarałem tym segmentem w Olsztynie. Mówię, pojadę do Olsztyna, pogadam z ludźmi, w końcu porobię trochę crowdworku, ale wy mnie tak kurwa zakręciliście, że ja już nie wiem, co jest gdzie, nie? W Przasnyszu jest szpital psychiatryczny? Nie, kolega mówi, że jest trochę z Zatorza, trochę z Torunia. To ja. No? Ale my te rozmowy mieliśmy 3 minuty temu! Jak ciebie zaraz zacznie bawić żart o dzieciach, to pierdolne! Okej, okay, dobrze. Mamy ludzi z Olsztyna? Mamy ludzi z Olsztyna? Tak, dobra. Coś ciekawego jest w Olsztynie? Coś, co powinienem zwiedzić jutro, bo będę miał spół dnia. Ludzie. Nasza chata. Ten wyszedł po piwo, ta już zaczyna. Dobrze! Ej, ale umówmy się. Nie powiedziałem, że moja. Nasza. No ja wiem, że jesteś... Ja się domyślam, że jesteście swingersami, ale... Ej, słuchajcie, umówmy się, że jak on wróci, to wszyscy robicie taki... Jak tylko wejdzie, robicie taki rozpierdol. Wypierdoli mu korki. Ale dobrze. Wasza chata?
To jest pierwsza odpowiedź, bardzo śmieszna. Podziękuję. I druga, co ciekawego jest do zobaczenia w Olsztynie? Ludzie. Dworzec! Jebany już dostał większą owację niż ja. Ludzie są do zobaczenia. Jakichś polecasz konkretnie? Jak mi powiesz, że ich kurwa w chacie, to ośpię. Albo te, mamy takiego innego typa, z Torunia przyjechał, stary, nie uwierzysz. Okej, coś do zobaczenia jest w Olsztynie, coś polecacie? Palma Kopernika. Co? Palma Kopernika. Palma Kopernika? Świeżo spłonęła. Wy mieliście tu kurwa... Palmę Kopernika? Nie! Yeah! Dlaczego? Ale ja wiem, dlaczego mieliście tu palmę Kopernika. Dobra, już rozumiem. Bo Kopernik, nie wiem czy wiecie, w jego czasach, to co mówił Kopernik, było tak nieprawdopodobne, tak niezrozumiałe. Kościół się z tym nie zgadzał. On powiedział, że Ziemia jest okrągła. Kościół mówił, że nie chuja to, naleśnik. I wszyscy myśleli, że mu palma odbiła. Idę się zabić po tym razie. Dobrze. Czyli palma Kopernika, której już kurwa nie ma, bo spłonęła. Także fajnie. Ogólnie jutro spierdalam do Ełku w takim razie. Dlatego żaden zamach na Hitlera się nie udał. O, dziękuję. A tu mamy jednego fana Hitlera w Ciechanowie. O kurwa, jest pierwszy raz taka reakcja na tym żarcie. No ja do ciebie wrócę, bo muszę się dowiedzieć. Jak chuj nikt z was poza nim się nie spodziewał, że do stachurskiego Hitlera dokoptuje w tym żarcie. Tylko on siedział i miał takie, no jebnij Adolfem, to oszaleje, nie? No i tak chciałem zapytać, co tam u was w ogóle w Ciechanowie, czy macie jakichś znanych ludzi, kogoś, kogo powinienem znać, coś, co powinienem zobaczyć, jakieś miejsca, które powinienem zwiedzić. Doda. Kłebo i Doda są od was? O kurwa, to już wygraliście z Piotrkowem. Bo jesteście tak pół zjebani i pół... Kto jeszcze? Kołecki który? Szymon czy Tomek Komik? Szymon Kołecki, okej. Okay. I ktoś jeszcze coś powiedział? Bralczyk. Ja pierdolę! To wy macie z Ciechanowa typa, który dobrze mówi, dobrze rapuje... Dobrze się napierdala i wyciska i Dodę! Chciałem powiedzieć od razu, dobrze robi Gały, ale nie wiem, mi nie robiła. Jakby... słucham? Co chciałeś powiedzieć? Aha. Myślimy o tym samym, tak? Czyli oboje myślimy o Gale. Przyszłaś sama czy z kimś? Bo ja czuję, że nam się mózgi zsynchronizowały, to jest przeznaczenie. Ojej, dobrze. Czyli macie cztery znane osoby, to jest nowy rekord przy tym pytaniu. Większość ludzi za chuj nie kojarzy. Ktoś by się znalazło jeszcze na pewno. Racewicz, aktor. O, i totalnie zjebaliście, bo nikt go nie zna. Mogliśmy się na czterech zatrzymać. Nie wiem, czy wiecie, ale ja zrobiłem research. Rafał Banaś jest z Ciechanowa, to prawda. No to już mamy sześć osób w takim razie i ja wam podrzucam siódmą. Nie wiem, czy wiecie, ale macie typa, który jest fanem Hitlera. Co tam u ciebie? Skąd ta reakcja? Powiedz mi, skąd ta reakcja? Czy ty dużo czytasz o Adolfie, czy tak spontanicznie po prostu? Spontanicznie, rozumiem. Usłyszałem, Stachurski było nieźle, ale jak przyjechał Hitler, to już poszło. Dobrze, jak masz na imię w ogóle? Jędrzej. Skąd jesteś? Stąd? Stąd. A w ogóle jest ktoś spoza Ciechanowa? Nie ma. Nie macie tu przyjezdnych. Macie głównie wyjezd. Okej. Okay. Jędrzej z Ciechanowa, ile masz lat? 20. Dobrze. A jest ktoś, kto jest może poza, poniżej 18 roku życia? Tutaj? Ziomek? Okej. I jak masz na imię? No Konrad, jak już pytasz, to Konrad. Jakbyś się spytał, to Maciek.
A, okej, okay, no Konrad. Ty masz poniżej 18 lat? Okej, okay. A ile masz? 16, dobra. No to musisz wypierdalać, bo to jest tylko 18 roku życia. Chyba, że tutaj kolega jest swoim opiekunem dzisiaj. Jest, okej. Okay. No to wyciągaj pismo od starej no Konrada, bo bez tego nie idziemy dalej. W takim razie ty też deprawujesz młodzież i również musisz wypierdalać. Nie, żartuję. Jakbyście wyszli, to kurwa z 10% publiczności by poszło, więc... Nie możemy sobie pozwolić na takie straty, tak?